To jest we Wrocławiu na Urzędzie Marszałkowskim. Za chwilę zobaczymy to wszystko w całości. Mało tego, jeszcze zobaczymy pod zadaszeniem, przed głównym wejściem, też ten herb, krzyżacki herb. A więc słuchajcie, od Grunwaldu tutaj świat się akurat kręci. Minęło trochę lat od Grunwaldu, ale tutaj widzimy, że powoli się społeczeństwo przyzwyczaja, że tu jest jakby taki nawrót do krzyżackich, do krzyżackiej symboliki. To może być prawdziwym powodem zmiany nazwy Placu Grunwaldzkiego, ta flaga właśnie. Słowieszcza znak na Rondo Reagana. No właśnie. Ale więc zamiast tego pasaż grunwaldzki. Aby już ludzie w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Miejscowość, Grunwald, miejscowość, nic wielkiego. Nie było bitwy w 1410. Tak się młodzieży sugeruje. Coraz mniej młodzieży wie w ogóle o tej bitwie. W ogóle nie wiedzą, jakie były problemy w czasach Grunwaldu, że Grunwald z krzyżakami ma to do siebie, że to była bitwa, która była ostatnią 50. krucjatą na Polskę. Watykańsko dokładnie. Krucjaty. I proszę bardzo, teraz na przykład w tych urzędzie, tak, widzimy. Tam jest właśnie sejmik dolnośląski. Tam zbierają się radni sejmiku i na każdą sesję wchodzą przez te drzwi pod tym herbem, pod tym znakiem. Jaki to jest znak, proszę Państwa? No, już żeby można tutaj od razu i powiedzieć. Co oni obradują? Jakie tutaj decyzje się podejmuje? Jakie? Krzyżackie. Kolejny film. Mamy tutaj kwestię tego pomnika. Jesteśmy przy ogrodzeniu ogrodu botanicznego i to jest jakby tutaj taki palec niemiecki, który jest jakby elementem odtworzenia sytuacji we Wrocławiu sprzed II wojny światowej. Tutaj jesteśmy, wiadomo, na ziemiach odzyskanych i tutaj jakby są takie elementy pokazujące, że to odtworzenie ma konkretny cel. Jest to związane z tą słynną mapką powstania Judeopolonii i podziału Polski kolejnego rozbioru. I to jest właśnie taki o element tej jednego masona, to jest posąg masona z Raziborza, który tutaj stał przed wojną. No i teraz za prywatne pieniądze jakichś tam sponsorów właśnie postawiono niemieckich pomnik. Niemieckich sponsorów. Z Niemiec. On został po prostu tutaj postawiony za zgodą władz miasta. No więc widzimy, że tutaj na tą niemiecką stronę to tutaj gra władza w tym mieście. Ale jest to wszystko zgodne z tą mapką kolejnego rozbioru Polski, gdzie te ziemie odzyskane miały z powrotem niemieckie. To jest tak zwany taki cel taktyczny, powiedzmy, rozebrać po raz drugi tą Polskę. No i tutaj mamy taki element, gdzie już powiedzmy się do tego wszyscy przygotowują. Tu jeszcze się mówi po polsku, no ale tak naprawdę no to za chwilę, zaraz przed będzie. Przed chwilą przychodziła wielka wycieczka 30-osobowa, po niemiecku mówiła. Aha. To jest kwestia czasu tylko, kiedy tutaj Niemcy zaczną mieszkać i przychodzić masowo. I tego pomnika nie było, a jest. I ludzie na to w ogóle uwagi nie zwracają. Już teraz ci tutaj, co przychodzą do ogrodu botanicznego, myślą, że on tu zawsze był. A nie było go, 70 ponad lat. No właśnie, bo on był zdjęty. Dlaczego był zdjęty? No bo to były ziemie odzyskane, to były tak zwane, to więc po wojnie tutaj po prostu zlikwidowano te takie palce niemieckie, natomiast teraz te palce z powrotem powstają. Nie? Jest uzbrojony ten człowiek, ma szablę odkrytą. To nie jest, to jest byle kto, skoro Niemcy tutaj go koniecznie chcieli. Musieli dyrektora ogrodu botanicznego przekonać, dyrektora prawdopodobnie konserwatora zabytków i tak dalej. Kilka osób w urzędach musieli przekonać, że on musi tu być. Po co? Komu on tu jest potrzebny? Jak Polakom jest potrzebny do czegokolwiek ten człowiek? To jest, ten pomnik jest takim palcem tutaj, aby po prostu te ziemie z powrotem były w tak zwanej III Rzeszy Niemieckiej. A III, no tak. Chyba tak, no bo tutaj najlepiej właśnie operować nie III czy IV Rzeszą, tylko III Rzeszą, bo już widzieliśmy z komentarzy,
Szereg, no, na YouTube ma to do siebie, że tam dużo ludzi różne rzeczy mówią, no i już to też wyłapali element, że tak naprawdę trzecia Rzesza nie skapitulowała, tylko Wehrmacht. O, w ten sposób. Wehrmacht skapitulował, a tak naprawdę politycy nie skapitulowali, a więc jest nadal trzecia Rzesza. Nie tylko politycy, tu chodzi też o Kościół, bo ten film tematycznie nawiązuje do tego pomnika z podwójnym napisem. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Biskupi wrocławscy, tamten, co na pomniku jest posadowiony, nazywał się Kominek, bo my jesteśmy na Ostrowie Tumskim i w wielkiej bliskości do arcybiskupa, siedziby arcybiskupa Kupnego, obecny arcybiskup tej archidiecezji. I jemu to nie przeszkadza, tu nikomu to nie przeszkadza. Za plecami mamy, bo jesteśmy przy ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego, za plecami mamy właśnie ten hotel Jana Pawła II, przed którym dwa filmy z piramidami kręciliśmy. Nikomu to nie przeszkadza. Biją dzwony, ludzie się kręcą. Nikomu to nie przeszkadza, ponieważ nie wszyscy grają w jednej drużynie. A więc to by było na tyle. Dziękujemy. Do następnego kawałka. Takiemu nawet dość znanemu. No i mówi, że żołnierze wyklęci, raczej wyklęci, przepraszam, niezłomni. Oni wiedzą o tym, nie? Oni wiedzą o tym. A on mówi od razu, nie, to nie wszyscy. No, pytanie, czy nie wszyscy, ale tu już jest kwestia inna, powiedzmy, czy wiedzą wszyscy, czy nie wszyscy, nieważne. Ale w każdym razie, no, jest to bardzo ciekawa sprawa, że zaczęliśmy od tego napisu bluźnierczego. Ja jeszcze do tego napisu. To jest bluźniercze, a teraz powoli, no, jest ten temat tych żołnierzy. Ale teraz mamy jeszcze coś innego. Szkodliwe, dwujęzyczne napisy tego rodzaju. Dlaczego są szkodliwe we Wrocławiu? A no, proszę Państwa, dlatego, że Wrocław jest miastem polskim. Nie niemieckim. Natomiast strona niemiecka sugeruje, że odwrotnie. I takie napisy dwujęzyczne są nikomu niepotrzebnym, Polakom niepotrzebnym kompromisem zupełnie. I do tego nie ma żadnej symetrii, ponieważ nie ma napisów polskich w Berlinie na przykład. Żadnych. Nawet pomnika nie ma ofiar hitlerowskich Niemiec. Wyobrażacie to sobie Państwo? 10 milionów Polaków Niemcy zamordowali, a nawet pomnika im w Berlinie nie wystawili. A jak Państwo będziecie w Berlinie, to zobaczcie, jakie wystawili Żydom, których zamordowali, pomniki. Nieproporcjonalne. I to tu się nie powinno zdarzyć nigdy, że to po niemiecku jest też napisane. I tu powinno być to wyjaśnione, kto tutaj prosił, o jakie wybaczenie. Inaczej mówię. Jeszcze coś, bo jest aspekt narodowy, wymieniłeś na Narodowe Siły Zbrojne, a więc to jest fenomen polski, to słowo narodowcy, narodowe, to jest fenomen. Tego nie da się przetłumaczyć właściwie na żaden język, dlatego że podobne słowo nacjonalistyczne to nie jest to samo. To po prostu to rzeczywiście nacjonalistyczne, tak to się tłumaczy na angielski i na niemiecki, na germańskie języki, to nie jest to samo. A NSDAP, czyli partia nacjonalistyczna, socjalistyczna niemiecka, to nie da się tego porównać z polskim słowem narodowy czy narodowcy. I ja od lat apeluję do młodego pokolenia narodowców, żeby tego nie mylić, nie używać zamiennie słowa narodowiec i nacjonalista. To nie jest to samo. Narodowiec może być tylko polski tak naprawdę, ponieważ jest to absolutny fenomen na skalę, no nie jestem poliglotą oczywiście, ale nie znam, jest to polski fenomen. No dobra. Jest kilka takich fenomenów, że tylko Polska ma takie sytuacje. I takie podwójne języczne napisy naprawdę nie służą do niczego dobrego. Może jest to tak. Sabotaż. Tak, a więc siłą rzeczy, wniosek, konkluzja na podstawie tego, co tutaj już wiemy. Czyli tutaj dwa wnioski mamy.
Narodowe Siły Zbrojne powinny być nazywane Narodowe Siły Zbrojne. Nie mają żadnego pomnika we Wrocławiu. Tak. A walczyły o granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Tak naprawdę jest to testament Narodowych Sił Zbrojnych. Straż na granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Czyli Narodowe Siły Zbrojne, żołnierze powinni się nazywać nie wyklęci oficjalnie, ale niezłomni, to jest raz. Oni nie tylko podziemie to było komunistyczne, antykomunistyczne, ale oni przecież walczyli na terenach polskich. A więc to jest jeden wniosek, a drugi wniosek, który można tutaj śmiało powiedzieć na podstawie tej wiedzy, którą tutaj przekazaliśmy, to jest, co za nami idzie do rozbiórki. Powinno być do rozbiórki, bo to jest ideologiczny sabotaż. Kiedy zmieniono herb województwa wrocławskiego na krzyżackiego czarnego orła, zaczęły się tutaj na tym terenie dziać też bardzo dziwne rzeczy. Ówczesny prezydent miasta Bogdan Zdrojewski, który już nie jest Zdrojewski, bo wiemy, że jest to fałszywe nazwisko, teraz siedzi w Unii Europejskiej od 2014 roku, ale był 3 kadencje tu prezydentem i to on wprowadzał te krzyżackie flagi i te krzyżackie orły. A po nim 4. kadencję już Rafał Dutkiewicz, rekordzista w swego rodzaju, ponieważ jest niewiele dużych miast w Polsce, w których prezydent miasta jest tak długo prezydentem. Ta sama osoba. Więc widzimy, jakie tu potężne siły działają, które trzymają tych ludzi na urzędach. Nie sposób zdjąć tych poprzez wybory przy urnie. I za tym idą ogromne pieniądze. Global Forum Atlantic Council, oboje wymienieni nemrodyści, nie mają z tym żadnego problemu, pokazują się z tymi ludźmi, wręcz pławią się w tych luksusach, które Światowy Kongres Żydów im za to serwuje i wydają, szastają pieniędzmi na kredyt. Miasto Wrocław jest jednym z najbardziej zadłużonych, jeżeli nie najbardziej po Warszawie, miastem w Polsce. I wracając do kultury, stolica jakiej kultury 2016 Wrocław. Powstało mnóstwo pomników, wielu artystów rzeźbiarzy dostało zlecenia, ale jakie to są zlecenia? Nadal brakuje pomnika Narodowych Sił Zbrojnych we Wrocławiu. A sam Rafał Dutkiewicz na przykład otwierał rondo żołnierzy wyklętych. Jak również razem ze Zdrojewskim zmienili plac, nazwę Placu Grunwaldzkiego na Rondo Regana. A więc ronda, specjalizują się ci niemrodyści w rondach i bez pytania społeczeństwa polskiego, czy chcemy zmienić nazwę Rondo, Plac Grunwaldzki tak naprawdę nazywa się teraz Rondo Regana. Proszę Państwa, no tak nie może dalej być na terenach odzyskanych, a żeby zacierać zwycięskie walki Polaków o polskość właśnie na tych terenach także, bo zarzuca się raptem jednemu piastowi, że brał udział po stronie krzyżackiej w zwycięskiej bitwie króla polskiego pod Grunwaldem w 1410 roku, jednemu, i on to właśnie nosił sztandar krzyżacki. Miał na nim czarnego orła, taki herb. Ten proporzec jest na Wawelu, a więc jakim sposobem województwo dolnośląskie i sam powiat wrocławski i inne, to już omawiałam też na poprzednich filmach, posługują się tym czarnym orłem. I teraz wracając do tego, co się dzieje w Narodowych Siłach Zbrojnych. Na linii Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne. 2 lata temu, w grudniu, byłam osobiście na pierwszym kongresie Ruchu Narodowego, nie wiadomo jakiego narodu właśnie, Ruchu Narodowego, zrobionego na Placu Solidarności
Tam mieści się zarówno PiS, zarówno oczywiście NSZZ Solidarność, jak i Solidarna Polska, czyli partie, które są w tej chwili u władzy. I tam na trzecim piętrze, w sali konferencyjnej, Ruch Narodowy zrobił pierwszy kongres Dolnośląski i Opolszczyzny razem w grudniu 2013 roku. I zaraz na początku, ponieważ na podium był pułkownik, wysoki oficer, czyli Narodowych Sił Zbrojnych, bardzo starszy pan, zabrał on głos. I co on, proszę Państwa, powiedział? Że największym wrogiem Narodowych Sił Zbrojnych była Armia Krajowa. To jego zdanie mnie przyprawiło o łzy, ponieważ jest to żywa prawda. Zostało to zdanie wycięte z relacji z tego kongresu. Ja pisałam do admina na YouTubie tej strony i w kilku innych miejscach, jakim prawem wycięto to, co ten pan pułkownik powiedział. Nie odpowiedzieli mi nigdy. A on powiedział, jestem tego świadkiem, że największym wrogiem Narodowych Sił Zbrojnych była Armia Krajowa. I teraz Państwo widzicie, że osoba z brodą o nazwisku na W, która właśnie na tym kongresie występowała na tym podium, Robert ma na imię, jest posłem. U kogo? U namrodycznych Kukiz 15. I dalej nie ma nawet pomysłu na to, żeby postawić pomnik Narodowym Siłom Zbrojnym. A tych żołnierzy 1 marca, który jest hucznie obchodzony, sponsorowany przez banki, bo dowiedziałam się z ulotek, że na przykład Bank Zachodni, czyli tu się kłania prezes, były prezes tego banku Mateusz Morawiecki, teraz w randze ministra, Dzień Żołnierzy jakich? Wyklętych 1 marca. Robi się z tego powodu pochody, różne wydarzenia tego dnia. Nawet niektórzy posłowie nadgorliwi PiS chcą nazwać autostradę A4 imieniem żołnierzy wyklętych. No proszę Państwa, no walka z tym wyklęciem. Wczoraj robiliśmy wieczorem pod pomnikiem właśnie z napisem również niemieckim. Długi o tym film. Trzeba naprawdę bardzo uważać, dlatego że to jest prawda, że Armia Krajowa w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, gdzie przybyły oczywiście Narodowe Siły Zbrojne w sile kilku tysięcy żołnierzy na pomoc miastu, strzelała do żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. I ten konflikt narasta. Jeżeli to milczenie nie zostanie przerwane i mity wokół tej legendy Armii Krajowej kosztem Narodowych Sił Zbrojnych będzie przez obecnie zawiadujących Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo właśnie ministrem w rządzie Tuska, w tym Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego był Bogdan Zdrojewski, a teraz kandydat PiS na premiera Gliński. I co zrobi profesor Gliński z Państwowej Akademii Nauk? I teraz tak. Na czym polegała ta cała robota masońska? Przede wszystkim ta konstytucja z 3 maja jest bardzo piękna, bo preambuła pełna Pana Boga. Pierwszy rozdział, religia katolicka jest panująca w Rzeczpospolitej, ale tam, gdzie już był rozdział, ja nie pamiętam, czy 7, czy 8, i tworzenie prawa, to tam już Pana Boga nie ma. Bo to nam jest użyte takie masońskie powiedzenie świątynia prawodawstwa i że według tej konstytucji władza ustawodawcza jest w ręku Sejmu. No i oczywiście jest tam Senat. Tak. I w konstytucji